Dzień dobry, witajcie na Dobrych Rowerach, witajcie w odcinku, który tak naprawdę kiedyś już powstał, bo kiedyś w cyklu Drogie versus Tanie zrobiłem dla was odcinek o bidonach rowerowych, z którego do końca nie byłem zadowolony i tak się zabawnie złożyło, że ostatnio Michał mi powiedział, że w jego ręce wpadły bardzo ciekawe i bardzo niedrogie bidony od Crossa, które dziwnym trafem mocno przypominają nam inne bidony, które są nieco droższe. Dzisiaj spróbujemy rozgryźć sekret nowych bidonów Crossa, a przy okazji w ogóle porozmawiać sobie o bidonach, różnicach między nimi, koszyczkach i tym podobnych tematach. Już to będziesz miał to. No, gadaj pan o tych bidonach. Więc tak jak Jan tu zaczął już wspominać o tym, że bidony są łudząco podobne do bidonów innych producentów, to są to bidony po prostu Taxa. Tax podejrzewam, że ma w swojej ofercie usługę, poproszę takich dwa kontenery z napisem Cross. Tak. Tudzież Rondo, tudzież SKS i tak ten świat działa. Stety lub niestety, no ale co, bidony są całkiem fajne, mają taką blokadę, dodatkowo są wyposażone w taki silikonowy zawór, który możecie znać właśnie z Camelbacka. Jakościowo są ok, nie dają jakoś mocno, sądzę, że jakby to odczyścił i wyparzył, to by było na pewno już ok. Tak naprawdę pokazujemy wam je też z tego względu, że naszym zdaniem są jednymi z ciekawszych, niedrogich bidonów o większej pojemności. Tutaj należy zaznaczyć, że ten bidon kosztuje 25 zł i też ma takiego śmiesznego zaworka. Jedno, co jest trochę słabsze w tych bidonach względem Camelbacka, to samo uszczelnienie, bo tutaj jednak jak się ściska, to gdzieś to powietrze bokiem wychodzi. W Camelbacku jak ten zawór zamkniemy, teraz jest otwarty akurat, ale jak go zamkniemy, to nie ma szans, po prostu tak, to jest niestety mega szczelne. Więc tutaj z tą szczelnością różnie bywa, ale wiadomo, nikt nie przewozi bidonów w ten sposób, więc to tak czy inaczej będzie działało. Nie? Powiem wam tak, miałem przyjemność te bidony testować długi czas w wersji Rondo, czyli dokładnie identyczne, tylko z innym logo. I ogólnie są dość bezproblemowe, a tak naprawdę, tak jak mówiłem, o tym wam, wspominamy wam o nich dlatego, że zauważyłem, że wiele osób często pyta się mnie przy okazji filmików, jaki to bidon, Jan, albo w ogóle pyta się, czy da się na rynku dostać jakieś niedrogie, a sensowne bidony o pojemności większej niż te legendarne kolarskie 550 ml. Więc da się. Da się i wcale nie musi to kosztować drogo, więc jeżeli byście byli na kupnie bidonów, to już wiecie, że to za 25 zł macie nawet limited edition Tokio z igrzysk, które mogą się nie odbyć, tak, więc ta wartość jedynie może wzrastać tych bidonów. Dokładnie. Jeżeli te igrzyska się nie odbędą, to za 20 lat sprzedacie ten bidon za 180 zł. Tak, ale idziemy dalej, żeby nie było, bo przy okazji wyjechały nam koszyczki na bidon i to też jest ważne, też się o to często pytacie, czy taki duży bidon 750 pasuje do zwykłego koszyczka na bidon? Pasuje. Może od razu wspomnijmy, że nie ma czegoś takiego jak rozmiar koszyka na bidon. Tak. To jest wszystko uniwersalne. Mogą one czasem wchodzić ciężej, czasem łatwiej, natomiast nie ma takiego parametru jak rozmiar butelki znaczy samego bidonu i koszyka na bidon. Natomiast to faktycznie jest jeden fakt, o którym warto pamiętać. W przypadku takich zwykłych bidonów to jest temat, który was w ogóle nie powinien specjalnie interesować ani zawracać wam głowy. Natomiast faktycznie zdarzają się pewne ultra lekkie koszyczki na bidon, karbonowe, kolarskie i wyczynowe, do których były dedykowane bidony. Na przykład swego czasu Tax robił takie koszyczki, do których pasowały bidony o lekko klinowym kształcie. No tak, ale to już wiesz, też możemy tutaj rozmawiać o jakichś bidonach Aero pod stratlerówki, tak, gdzie one w ogóle mają jakieś porąbane kształty i też faktycznie wtedy jest zupełnie inny pod to koszyczek. No ale nie o to nam chodzi, prawda? W każdym razie, jeżeli się pytacie o to, czy taki bidon 750 będzie pasował... Standardowa butla pasuje w standardowy uchwyt i... Tak, nie ma z tym problemu. Nie ma co tutaj A jeszcze, rozwodzić. Może jak od razu jesteśmy w takim temacie, to może słowo o side pullach, bo to też jest temat, tak. Przejdziemy przy tym. Może ja wprowadzę ten temat, bo chodzi o to, że często osoby, które mają rowery z małą ramą, albo na przykład rowery enduro, albo trailowe, generalnie fulle, gdzie jest bardzo mało miejsca na bidon, rozkminiają, jak to zrobić, że w ich rowerze da się niby zamocować koszyk na bidon, ale jak tam wsadzą cokolwiek większego niż bidon 500 ml, to się go nie da wyjąć albo włożyć do tego koszyczka. No i wtedy side pull. Z pomocą przechodzą side pulle, czyli koszyki bidonów, dzięki którym możemy tą butelkę wsadzać i wyciągać dodatkowo z takim ruchem w bok, więc dużo łatwiej to wychodzi. Oczywiście jak to jest na rowerze, to łatwiej się to wszystko robi, bo to nie goni. No i to jest właśnie rozwiązanie na tego typu problemy.
Więc jest problem, jest produkt od razu. Tak, jest problem, jest odpowiedź, jest rozwiązanie. Wiecie już, myślę, że wszystko, co powinniście wiedzieć o tym najprostszym dzisiejszym temacie, czyli o fajnych, dużych, niedrogich bidonach cross i o tym, jak sobie w ogóle radzić z koszyczkami na bidon. Jeżeli ten temat w ogóle was zainteresuje, to piszcie, postaramy się go kiedyś rozwinąć. Możemy dla was nagrać naprawdę pełen, rozbudowany odcinek o koszyczkach na bidony na przykład, jeżeli was to interesuje. Siemasz. Cześć.